czasach, kiedy staniały łzy. Oraz byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr, stary wiersz o współczesnej treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu. I gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Będą z tego legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzywd. Lecz nie obca dłoń je przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzywd. Lecz nie obca dłoń je przekreśli. Wierzę w każdy przyszły dzień i rok i miesiąc, pracowity, obfity, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, co strzeżony pozostanie na zawsze, jak solidny dokerski nit, jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzywd, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. My stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu zwyciężymy, przeżyjemy cały trud, by mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy znów. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa, więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze serca, nasze myśli wciąż tam są, kiedy grudzień przypomina się. Teraz wiemy, jak strajkować, jak z rządem pertraktować, by żądania nasze wypełniły się. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze żony, nasze matki są wśród nas, całym sercem, całą duszą życzą nam, byśmy szybko to skończyli i do domów powrócili, ale muszą jeszcze wytrwać jakiś czas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Thank you.
mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo, matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.